Dzień dobry, witajcie. W poprzednim filmie widzieliście, że Andrzej rozkminiał, jaki rzutnik by tu zakupić, a dzisiaj nastał ten dzień, że kurier przyjechał. To prawda. Zobaczymy, czy ten bytlak się zmieści na półeczkę. Powinien mieć 0,5 centymetra z każdej strony. To nie jest dużo zapasu. Ale zapakowane jest. Tak. Przyszło w ogóle... A co, myślałeś, że przyjdzie wieczorem? W sensie nie, że przyszło na następny dzień, o tak. A no tak, że wczoraj wysłane, dzisiaj, wczoraj kupione i wysłane, a dzisiaj już u nas jest. Andrzej od razu zakupił co takiego? Apple TV też dzisiaj przyjdzie, i nie płaciłem za ekspresową wysyłkę. Poradziliśmy sobie z kartonem. Powiem wam, że Andrzej tu wyciągle i mam takie, kurde, jakie bydle. Duże to jest strasznie. To się tam zmieści? Musi. Ale przypał. Ale przypał, moi drodzy. Czy szafeczki są takich samych wymiarów, więc możemy to sprawdzić tu. Prawda? No. Jak zawał. No ja nie mogę, ale to zajmuje całą szafeczkę. A tu jest jeszcze taki niekątowy kabelek, więc trzeba będzie sobie kupić taki na kątowy. Nie? Bo to będzie wystawało tyle. To dobrze. Odłączmy kostkę, włączmy to i zobaczmy, czy to w ogóle gra. Nie? To jest rzutnik, który pożyczyliśmy od rodziców, jakby co? I to jest rzutnik przenośny. I on jest spoko, ale Andrzej stwierdził, że taki zwykły rzutnik jest znacznie lepszy. Tak jest. Wrócimy, jak już podłączę. Chyba działa. Chyba? Trzeba podłączyć coś na szybko. Idźmy po ten, po laptopa i zaraz odpalimy coś z YouTube'a, nie? Jak widzicie, projektor działa, coś już nawet na ścianę rzuca. Ale... mamy środek dnia, a na rzutniku mimo wszystko coś widać. Także... Może tak. O, no, tak jest spoko. Także tak, koniec szybkiego testu, bo trzeba wracać do pracy. Ale przetestowane. Działa. A, i jakby co, Andrzeju, ile godzin można było testować to urządzenie? Całe 3. 3 godziny możecie je potestować. I ewentualnie zanim miną wam te 3 godziny, możecie podjąć decyzję o tym, żeby go zwrócić. Jak lampa będzie działała dłużej niż 3 godziny, no to tam wtedy są trochę inne zasady zwrotu. Andrzeju, co przyniósł pan kurier? Apple TV. No i po tego, byłem po kabel HDMI, bo teraz wziąłem z konsoli. Także no, zobaczymy, czy to będzie trybiło, a kabelka zasilającego kątowego nie było, więc trzeba będzie zamówić przez internet. Andrzeju, jak ci się sprawdza? Apple TV? Tak się to nazywa? No, Apple TV jest kozak. Apple TV jest kozak, bo jest, działa szybko, responsywnie. Każda przystawka mogłaby tak trybić, jak to jest naprawdę kozak. Ogólnie musimy wam powiedzieć, że na rzutniku rodziców fajnie było sobie oglądać Harry'ego Pottera, ale jednak jakość tego jest... obrazu jest nie do porównania. No to jest taka żyleta, że aż miło patrzeć. No. Fajnie jest. Ja się tego obawiam, bo rodzice Andrzeja mają Apple TV, że ja sobie nie poradzę z obsługą tego mini pilota. Będzie nic. Muszę się przyzwyczaić, ale tak samo na początku miałam problemy z obsługą mojego telefonu. Także na wszystko przyjdzie czas. Ale już Andrzej ma kolejną rozkminkę zakupową. Teraz, bo teraz mamy jeden głośnik, jest jeden pojedynczy w rzutniku, taki wbudowany, no spoko, ale ze względu na to, że to jest Apple TV, to on może się łączyć z HomePodami, czyli tymi moimi głośniczkami kulkami, i takie głośniczki kulki można zestawić sobie w stereo, czyli zrobić sobie dwa. Kasia by miała na szafce nocnej, ja bym miał na szafce nocnej, i one bezprzewodowo wtedy będą działały z Apple TV-szem jako głośniki do rzutnika. Kozak. Tak, także... Myślałam, że zakończymy ten film tak wszystko w ciągu jednego dnia, ale myślę, że nie. Wrócimy do was
jak przyjdą do nas nasze głośniczki, bo Andrzej już zapowiedział, że je zamówi. Także tak, wrócimy do was za pewnie 2 dni. Kasia miała mebelki, znaczy ja też mam mebelki, a teraz ja mam zabawki. To jest równowaga, moi drodzy, to jest równowaga. Ale podobuje mnie się to bardzo. Co prawda obraz jest mniejszy niż z tego małego rzutnika, no bo jest inny jakby ta proporcja rzutu, nie? Mhm. Ale jakość obrazu jest nieporównywalnie inna. W sensie, że tu jest lepsze. No i na pewno jest ten rzutnik dużo jaśniejszy. To na 100%. No to prawda, na tamtym ciężko byłoby coś oglądać w ciągu dnia. A tutaj wszystko bardzo dobrze widać. No wiecie, ja wam teraz to pokazuję, siedzę pod oknem, więc wy w tej kamerze, mam wrażenie, widzicie wszystko dużo jaśniej niż ja. Ja na żywo ten rzucany obraz widzę znacznie lepiej. No mega się cieszę, bo bałam się, że to będzie coś takiego, co będzie się sprawdzało tylko wieczorami, ale nie. Andrzej przed chwilą odpalał właśnie HBO, już mamy kanał Plusa, także będę mogła mieć swoją własną sypialnianą strefę kibica i nie będę w tym czasie zajmować telewizora Andrzejkowi. Jakby mi to nie przeszkadzało, żeby nie było, oglądałem sobie. No ja wiem, ale chodzi mi o to, że będziemy mogli oglądać sobie jakby różne rzeczy, gdyby zaistniała taka potrzeba. Czat. Fajnie, fajnie. No to wrócimy do was, jak nasze kolejne zamówienie do nas dotrze. Flashback. Panuje tu, słuchajcie, jeszcze rozgardiasz po jakodziankowym szale, ale żyćko. Patrzcie, co takiego fajnego mam. O. Kupiliśmy parę fajnych rzeczy w Pepco w sumie. Wszystko jest z Pepco. Dlatego, że siostra Andrzeja też kupiła sobie mieszkanie. No i wiecie, wiadomo, zawsze miło wpaść z prezentem. Także może właśnie tak pokażę wam, co takiego fajnego wybraliśmy. Poczekajcie. Tak się to prezentuje w całości. To już jest wstępnie zapakowane. Chciałam zobaczyć, czy mi się to zmieści. Ale jeszcze będę musiała, wiecie, poodcinać metki. Mamy tutaj taki fajny koszyk. Wydaje mi się, że będzie to no właśnie, taki ładny gadżet w domu. On jest z takiej plecionki i ma też trochę jakby wikliny. Będzie można to, wiecie, wykorzystać może na zabawki potem dla Adasia, albo jako kosz na pranie, nie wiem, ale strasznie mi się to spodobało, więc stwierdziłam, że zamiast bawić się w takie, wiecie, banalne reklamówki, jakby nie mam nic przeciwko ładnej torebce, żeby było jasne, ale stwierdziłam, że po prostu to będzie wyglądało fajnie i będzie to coś takiego, co będzie też można w jakiś fajny sposób wykorzystać. Kupiliśmy takie o patyczki zapachowe. Powiem wam, że strasznie słabo, bo w Pepco nie ma otwartych, wiecie, tych dyfuzorów, żeby można sobie było powąchać, jak pachną. I poza tym, że są właśnie te pudełki takie jakby z całym zestawem, to są też takie buteleczki jakby z refilem, czyli z taką kolejną porcją tego zapachu, gdybyście chcieli sobie dolać, bo wam się sprawdza. No i widać, że ludzie nurtują te zapachy, słuchajcie, bo te refile były pouszkadzane, w sensie tam na środku, na górze one były zakryte sreberkiem, żeby się zapach nie wydostawał i one były dziurawe. No i przez to, że były dziurawe, dzięki temu, że były dziurawe, no to my sobie je powąchaliśmy też, ale no ogólnie no mega słabo. Łatwiej byłoby chyba po prostu wystawić jeden taki w sklepie, żeby sobie stał, żeby można było w każdej chwili go powąchać, niż bawić się w takie rzeczy, no bo wiecie, no kupić coś takiego w ciemno, no trochę słabo, bo może ten zapach nam się nie spodoba, no nie? Także tak, no w każdym razie kupiliśmy taki zapach, w ogóle wszystko widzicie w tym koszyku, jest takie właśnie beżowo-białe i kupiliśmy zestawy ręczników. Gdyby ktoś był ciekaw, to kosztowało 25 zł. Tutaj mamy ręczniki i mamy dwa takie, wiecie, duże ręczniki, one są w rozmiarze 70x140 i te ręczniki kosztowały 30 zł za sztukę. Mamy też takie ręczniki trochę mniejsze, 50x100, one były po 15 zł za sztukę i mamy też takie małe ręczniczki do rączek czy do twarzy, w zależności co tam wolicie, i te były po 6 zł. Także taki zestawik. Wezmę nożyczki, serio, poodrywam te metki. Wiecie, no, Ania jak zobaczy ten film, tak będzie wiedziała, o co chodzi, ale po prostu ładniej to będzie wyglądało bez metek. Także tak, no.
Fajnie. O lol, ale jesteśmy sieroty. Andrzej! Tutaj z boku na pudełku jest coś takiego jak try me. Dobra, zwracam honor, Pepko. Ale to jest totalnie niewidoczne. W sensie, jeżeli macie ustawione pudełki tak, w ten sposób one stoją w sklepie i one są jedne przy drugim, to przysięgam wam, że tego nie widać. A tutaj jest coś takiego, co pozwala wam to powąchać. To nie bądźcie takimi sierotami jak my. Powąchajcie przed zakupem. Tak. No i nie szukajcie butelek, patrząc, czy któraś nie jest otwarta. Ja tak wczoraj robiłam i była otwarta, więc powąchałam i dlatego wybrałam ten zapach, ale no nie fajnie, bo wiecie, ktoś potem tego refila może kupi, a może nikt go nie będzie chciał kupić i on się tak weźmie i zmarnuje. Ale tak, bardzo ładny zapach. White Blossom, taki naprawdę właśnie kwiatowy, powiedziałabym, że wiosenny. Mega spoko. A i nie powiedziałam wam, słuchajcie, ile kosztuje sam koszyk. Koszyk sam w sobie kosztował 45 ziko. One były w różnych rozmiarach, także tak, już pooderwam metki, wszystko już jest gotowe do tego, żeby zostało wręczone, a my się, słuchajcie, zbieramy i będziemy szli na spacerek. End of flashback. Słuchajcie, no i to by było na tyle w tym filmie. Nie pokazywaliśmy wam, jak tam jest u Ani i u Eryka. No wiadomo, dopiero co była przeprowadzka, jeszcze będą sklecali sobie kuchnię do końca, jest wszystko popakowane w kartony, tego miejsca jest mało, bo to wszystko jest takie zagracone, więc dajmy im czas na spokojnie, żeby się ogarnęli. No, Kasia dzisiaj wybyła na imprezę babską, jest na Bociankowym Paulinie. Na pewno to zobaczycie w przyszłych filmach, bo robiła smakołyki takie słodkie. Tak mogę wam zdradzić. Ja nadal czekam na swoje głośniczki do rzutnika, więc update taki i finalna recenzja rzutnika Apple TV plus głośniki będą wkrótce. A tymczasem cóż, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia, pa!